Jemiure by sprapradziada lovic rebe mieve pydy kwecha jubyt ruder wioslo żyjach żyna się rzemioslo. Chałupi się bardzo zmienili po wojnie, bo te wszystkie domki, co pan widzi, to wszystko jest nowe postawione, bo w 1945 roku, jak tu rosyjskie wojsko wyzwalało te tereny, a tu jeszcze Niemiec, Hitler był, hitlerowskie wojsko, a front był między Władysławowem a chałupami. No i teraz w chałupianie, co się rozbudowywali tu w chałupach, no to teraz już nowoczesne takie te domki, co tu są, to już nie ta nazwa chałupy, tylko to by były jakieś inne nazwa by miała być jak chałupy, bo to kiedyś były chałupki, takie chałupy rybackie i pod strzechą jeszcze były, pamiętam to było 4-5 domków, to jeszcze pod strzechą było. Mój ojciec był wtedy sołtysem, no to było chyba w 35 albo 6 rok, jak mi powiadał, że chałupy było podzielone, no bo historia to taka, no ale powojenne to wszystko, tu stoją chyba 2-3 domki, no może 4. Takie jak były na fundamentach przedwojenne, to teraz tylko są wyremontowane i stoją tak jak były takie domki. Kłychają by ruder wiosło, żyjach żyna się rzemiosło. Wolę w noce bec na myczy, niż wygrzewać w cepli chęci. Kłychają by ruder wiosło, żyjach żyna się rzemiosło. Kłychają by ruder wiosło, żyjach żyna się rzemiosło. To wieczorową kończyłem, 6., 7. klasę, to kończyłem w Władysławowie wieczorami. Dojeżdżałem do szkoły, żeby mieć chociaż świadectwo 7 klas. I więcej nie mam, tylko to 7 klas, no ale to mi starczy. Ja to sobie wypracuję nie tak językiem, ale rękami bardziej, bo ja lubię majstrować tego. Jo. No i tą szkołę, po dziś dzień ta szkoła stoi jeszcze przedwojenna, ta jest na fundamentach, stoi, tylko teraz zmienili. Dachówkę zwrócili i blachę położyli, no i, ale teraz już nieczynna, bo za mało dzieci w chałupach jest. Teraz już wszystkie dzieci, co w chałupach są, to wszystko dojeżdżają do Władysławowa. Tu żadnego innego zawodu nie było, tylko wszyscy rybacy, to wiem tylko z opowiadania, że jeden jakiś był, się wyuczył, młody chłopak był szewcem, a jeden jakiś ślusarzem. To były te dwa zawody w chałupach, co nie były rybakami. A tak to wszystko, nas było jeszcze 4 bracia, nas żyje. Ja i 3, jeden jest starszy, a 2 młodszych ode mnie. No to wszyscy myśmy mieli wszyscy karty rybackie. Myśmy tylko jak zaczęliśmy pracować, to zaraz jako rybak 3 bracia mieli szyprów, no ja miałem mechanika. No to było też tej ryby, bo 4 lata tu pracowałem i też można było zarobić. A teraz w Zatoce jest tak kiepsko, to jeszcze prawie tych parę węgorzyków tu wyjdzie. To myśmy łowili takimi dużymi niewodami za szprotę, ale to było w lipcu, w czerwcu czasem w lipcu, najwięcej w lipcu to było, gorączka tego, a myśmy tony tu łowili, to myśmy musieli na tych noszach przenosić do drogi, to w lesie stał ze szkundra samochód, a myśmy na tych noszach nosili to z plaży tam do tego samochodu, pełen samochód jechali do portu. To rybacy tu tony, i szczupaka, i apłoci to tony.
to były złowione w zatoce. Teraz nie przychodzi ani szczupak, ani płoć, ani tab. No szyja bałtycka, oni tu chcieli zarybić to trochę, no ale jak ja słyszałem, to kormorany wszystko im wyjadły tu w zatoce te małe. A język kaszubski, no zaraz po wojnie to tu nie było słychać dzieci, żeby jakieś dziecko rozmawiało po polsku. To było wszystko jak my, tu te roczniki, przedwojenne jeszcze te roczniki, to wszystko po kaszubsku rozmawiamy. My do siebie tu w chałupach, my starsi, my wszyscy rozmawiamy do siebie po kaszubsku, jak się spotkamy z kolegami, czy młodszy, czy starszy, to wszystko po kaszubsku my rozmawiamy. Ale teraz te dzieci, co chodzą tu do szkoły, idą do szkoły, ale rozmawiają, czy bawią się na boisku, tam grają w piłkę czy coś, ale oni już wszystko po polsku do siebie rozmawiają. Oni już po kaszubsku to. Ja mojego wnuka uczę, chociaż żeby mógł liczyć do 10 po kaszubsku. No to liczyć on liczy, no ale on jest tam 4,5 roczku ma, no to on to wymawia za mną, jak ja mu liczę 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to on tak ładnie, to może to ostatnie 10, to on tak powie, no. No ale czy on będzie rozmawiał, pokażę, ale zrozumieć, jakby babcia z dziadkiem rozmawiają po kaszubsku, to on zrozumie nas. Tylko to ten język to mu nie podpada, bo córka do nich po polsku rozmawia. Ja do córki czasem, jak są dzieci, to ja do niej też czasem po polsku, ale najwięcej po kaszubsku, no ona rozumie, tylko ona mi odpowiada po polsku, no bo ona do dzieci po polsku. No. I nie wiem, czy tu, ja nie tego nie dożyję, czy za 50 lat, czy tu będzie ktoś na Półwyspie Władysławowo, czy ktoś będzie po kaszubsku rozmawiał.